Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku rysowania na ekranie. Wiecie, co to za owad o 8 nogach, który tka przepiękne pajęczyny? Tak, dokładnie, to pająk, którego dzisiaj wspólnie z panem Markiem spróbujemy dla Was narysować. Kto chętny, zapraszam do wspólnej zabawy. Rysujemy dzisiaj pająka. Pająka, który okazuje się, że jest najbardziej nielubianym stworzeniem na świecie. Po prostu większość z nas zawsze obawia się spotkania z tymi, wydawałoby się, groźnymi, a jednocześnie bardzo pożytecznymi stworzeniami. Pan Marek narysował naszego pająka, rysuje tutaj od przodu, czyli tak en face, i podkreśla to, co powiedziałem w zapowiedzi, że pająki mają 8 nóg. I właśnie te 8 nóg tutaj pan Marek, dość zagęszczając, spróbował narysować. Pająki są stworzeniami, które tkają pajęczyny o fantazyjnych wzorach i w ten sposób zastawiają pułapki na owady, które uda im się złapać właśnie. Musicie wiedzieć, że istnieje też gatunek pająka, który okazuje się, że jest wegetarianinem. On głównie żywi się akacją, ale zdarza się też, że zasmakuje w jakichś owadach, które wpadną w jego sieć. Podwójna para oczu naszego bohatera i większości pająków pozwala też mu widzieć owady, które w pobliżu przelatują, i zastygać w momencie, kiedy jest szansa, że wpadną w jego sieć. Najbardziej znanym pająkiem, którego możecie spotkać w ogrodzie, jest pająk krzyżak. Poprosimy też pana Marka, żeby narysował charakterystyczny krzyż znajdujący się na jego odwłoku, bo ten krzyż charakteryzuje właśnie ten gatunek pająków i stąd nazwa pająka pająk krzyżak. Najbardziej jadowite pająki występują w Australii, bo musicie wiedzieć, że u nas w Polsce nie ma jadowitych pająków, czyli one nie gryzą, nie są dla człowieka żadnym zagrożeniem. Natomiast w Australii występują pająki, które są bardzo groźne i niestety spotkanie i pogryzienie przez takiego owada może skończyć się wizytą w szpitalu celem podania jakichś antytoksyn. I w ogóle Australia to również wyspa, na której żyje wiele imponujących pod względem wielkości pająków, bo jednym z nich jest albo prządka olbrzymia, albo ptasznik Goliat, którego rozpiętość kończyn może sięgać nawet 30 centymetrów. Myślę, że każdy z nas by się lekko wystraszył, gdybyśmy spotkali gdziekolwiek takiego dużego pająka.